Nie mam pojęcia, tak na gorąco trudno powiedzieć. Pewnie bym przyłożył się bardziej do nauki. Może, tak mi się wydaje. No to co lubiłem, to już teraz niestety nie mogę w tej chwili, no ale... Ogólnie leżeć, wypoczywać, lubię troszkę potrenować. Pewnie narodziny córki, to był dobry moment. Kolejne dni to były też super. No, ogólnie jakieś dobre mecze, dobre jakby związane ze speedwayem też było fajnie. Wszystkiego, to co napędza, na pewno jakby to co jakby wszystkiego po trochu, trochę hip-hopu, trochę jakby takiej muzyki elektronicznej, to co wpada w ucho. Ostatni film, który oglądałem, który mnie wciągnął, to było jakby historia Formuły 1, więc to był taki fajny film. Na pewno polskie filmy lubimy oglądać, filmy akcji. Nie ma konkretnych jakby tytułów, ale właśnie w tej dziedzinach. No ze Słodkiego to na pewno jest Dakłasik, no to jest jakby nieodzowna ten. Pozycja, jak tylko mogę. A co to normalnie, to na pewno schabowy, ziemniaczki, tak jak typowy Polak. No w sumie udało nam się to zrealizować już dwukrotnie do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii. Jest pomysł na jakby inne stany i zwiedzić trochę więcej tego kraju. Osoby, no na pewno rodzina, bez rodziny jakby nic by nie miało znaczenia. Na pewno żużel jest jakby bardzo ważną kwestią w moim życiu. A trzecią, no nie wiem co powiedzieć. Te dwie rzeczy są najważniejsze. Staram się skoncentrować się na sobie. Wiadomo, że tych sportowców dobrych jest bardzo dużo i można jakby brać od nich jakby tą całą motywację, tą całą... Staram się od najlepszych patrzeć, jak oni to, jak w miarach możliwości, jak oni to robią i po prostu realizować też jakby swoje plany i skupiać się wyłącznie na sobie. No kiedyś jakby nadal kibicuję Realowi Madryt.